Korwalia, północna Korwalia i miasteczko Peranporf, małe, typowe nadmorskie miasteczko północnej Korwalii, czyli piaszczyste plaże, szlaki, klify, a także właśnie tutaj słynny szlak turystyczny St. Agnes Heritage Coast. Ale zanim pójdziemy na plażę, na klify, to przez chwilkę jeszcze Wam pokażę to małe, takie typowe właśnie turystyczne tutaj miasteczko. Małe, turystyczne miasteczko Korwalii. Kolorowe domki, ładnie przystrojone ulice. Cóż, sklepy, pamiątki i restauracje. Dzisiaj jest piątek, 20 września. Pogoda, jak widać, dopisała. Jest sporo turystów i całkiem niezły tłok. Także trochę się ciężko przycisnąć, ale udaje się. Dobra, idziemy w stronę morza teraz. Jest mapka Peranporf. Tutaj będzie plaża. A ja później będę szedł właśnie w tą stronę, w stronę St. Agnes. Wiadomo, wszędzie są także małe restauracje. Waterfront, a tutaj piraci siedzą. I uwaga, już jest tutaj ogromna plaża Peranporf Beach. Jak widać, jest odpływ, chociaż 2 godziny temu jeszcze po drugiej stronie półwyspu, po drugiej stronie Korwalii był ogromny przypływ, a tutaj widzicie, już praktycznie nie ma wody teraz. Parawany muszą być. Jak sami widzicie, ta plaża jest tutaj ogromna, ale to nic, ponieważ ona się ciągnie jeszcze właśnie tam za klifami. Hen, w tamtą stronę akurat. Bardzo, bardzo długa plaża tam jest. Jak jest przypływ, ta plaża jest zalana. A teraz właśnie widzicie, że nie ma wody. Tutaj już kolejne bary i restauracje. Jakiś namiot, czyli pewnie impreza. Weekend się zaczął, także myślę, że będzie ostro. Tutaj tylko kawałek podejdę w stronę tych skał, ponieważ będę szedł później w drugą stronę, ale tutaj plaża się ciągnie, a górą można dojść do miasteczka Niuki, a to jest spory kawałek drogi. I jak widzicie, wszędzie są w skałach wydrążone przez wodę jaskinie. Jedne są większe, inne są mniejsze, ale właśnie sobie przypomniałem, że jest tutaj w pobliżu właśnie taka jedna dosyć niesamowita, którą warto Wam pokazać, także chodźcie ze mną. To jedna z jaskiń, ale to jeszcze nie jest ta chyba, o której myślałem. No nic, zobaczmy. Zobaczmy ją tutaj, dokąd nas zaprowadzi. Spójrzcie tylko na to, no. Ogromna, stara jaskinia, wydrążona przez wodę. Skały ogromne, a nad nimi wydmy. Ogromne, potężne skały, bardzo wysokie i bardzo długa plaża. Jest troszkę ludzi, bo jest dobra pogoda, także nie można siedzieć w domu, tylko trzeba chodzić. W sumie to już nie wiem dokładnie, w którym miejscu była ta ogromna grota, więc zajrzyjmy tutaj, też jest ciekawie. O, widzicie? Tu można chyba przejść, ale nie wiem. Trzeba sprawdzić, zobaczcie. No, tutaj jeszcze jest sporo wody w środku. Tam pewnie jest przejście, ale nie wiadomo. To jest druga, że tak powiem, komnata, ale też trzeba tutaj przejść przez wodę. I coś tam cały czas kapie z góry. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba tak. Po prostu tutaj wszystko się sypie. Spadają wielkie głazy, także niektóre z jaskiń mogą być zasypane. A gdzie jest ta wielka? W sumie no nie mam pojęcia, czy to przodkiem nie jest tam. Czy to przypadkiem nie jest gdzieś tutaj? Dobra, czekaj, jak podejdę, zobaczymy. I teraz ciężko powiedzieć, bo tutaj się wszystko zmienia. Cały czas sypią się głazy z góry. Także trzeba uważać. A mi się wydaje, że ta jaskinia ogromna była gdzieś
z tej strony, to znaczy tutaj w tych skałach, ale wygląda na to, że być może jest zasypano już, no nie mam pojęcia. To jest kolejne wejście, a przynajmniej było kiedyś, gdzieś tam daleko. No nie wiem, gdzie to jest, ewentualnie gdzie to było, bo tam dalej są już wydmy, także na pewno już nie w tym miejscu. Zwykłe, piaszczyste wydmy. 2 dni temu byłem w południowej Korwali, czyli Polper oraz Lu, a dzisiaj część północna, Peran Porf. I no jest tak trochę sino w powietrzu, ale nie ma wiatru, jest ciepło. Odczuwalna temperatura to około 19 stopni, a tutaj już Atlantyk. A przede mną już taka mała atrakcja tej plaży, czyli mała, skalista wysepka właśnie tutaj z tej strony. A u góry dumnie powiewa flaga Korwali, czyli biały krzyż na czarnym tle. Właśnie dokładnie to miejsce, mała wysepka skalista, która w czasie przypływu jest zawsze zalana naokoło wodą. A tymczasem dzisiaj jest zupełnie inaczej. Tam można wejść. No, obejdziemy to wspólnie z drugiej strony i zobaczymy, jak tam właśnie z łatwością wyjścia na górę. Skały są takie porowate. Można spaść sobie, złamać rękę albo wybić zęby. Dobra, zobaczmy. Tutaj ile muszli jest. Ile tutaj, kurczę, muszelek zostawiło może. Ach, taka skała prawie jak zamek. Prawie jak zamek to wygląda. A tutaj jest nawet sztuczny basen. Gdzie to słońce? Gdzie to słońce teraz? Trochę chmur. Teraz troszkę wieje. A tutaj już jest skała właśnie z drugiej strony. No, jest teraz więcej słońca, więc od razu lepiej. To się wszystko prezentuje, a tam na górę wchodzić raczej nie będę, bo nie ma sensu, nie ma po co. No, tutaj właśnie będę zaraz szedł górą w stronę St. Agnes. No, ciemno jest, ciemno w tym momencie, ale musi się rozpogodzić. I to jest skała od wewnątrz. Z tego co widać, jest po prostu już przedzielona praktycznie na pół szczelina. Tędy płynie woda sobie. Płynie sobie woda. A tutaj basenik. Sztuczny basen. Z tej strony są kolejne jaskinie. Ale także znaki właśnie ostrzegawcze przed sypiącymi się skałami. No i tutaj także płynie taki dosyć poważny strumień. Także żeby tam przejść, to trzeba ściągnąć buty. A mi się za bardzo nie chce moczyć teraz. No, ciekawie jest. Jest bardzo ciekawie. Na zbliżeniu jak to wygląda. No jest ciekawie. W sumie tam można zejść chyba od góry. Powoli wygląda tak, jakby to już był koniec babiego lata. Jakby to już był koniec babiego lata w Anglii. A ja mam do przejścia bardzo piękny szlak do St. Agnes. Cóż, nie poddaję się. I mimo wszystko i tak pójdę. No widzicie, już chmury na szlaki z lądu to tragedia, ale tutaj panie rencistki emerytki także się opalają, im to nie przeszkadza. O, spójrzcie na to. Przepiękne miejsce. I kiedyś w tym miejscu właśnie tutaj były schody na dół, można było zejść, ale teraz niestety klify się sypią, także nie ma przejścia. Możemy to miejsce podziwiać tylko właśnie w ten sposób.
A to przed nami wielki zegar słoneczny. Wielki zegar słoneczny w Peranport. Chmury, chmury, chmury. Gdyby nie te chmury, gdyby tylko nie te chmury, ale ja i tak w dalszym ciągu jestem, moi drodzy, w Peranport. Aż trudno w to uwierzyć. Spójrzcie, tutaj jest kolejne zejście na plażę. Kolejne niesamowite widoki. Tam jest taka fajna dziura. Dziura w skałach, ale pod tym kątem już tego nie widać. No, jest nieźle. Naprawdę. A dokładnie na myśli miałem tutaj to miejsce. Jest taka szczelina, dziura w skałach. A górą prowadzi szlak. Teraz przy takiej pogodzie, no to jak w Szkocji. Jak w Szkocji się czuję. I tutaj właśnie na dole byłem przed chwilą. Są schody, są skały, klify. Wielka plaża, już powoli żegnamy Peranport. I idę w stronę St. Agnes. Przepiękne widoki, zwłaszcza, że teraz na moment wyszło słońce, a za moimi plecami czuć ostry zapach marihuany. Tam jakaś młodzież sobie przypala teraz jointy. No, przepięknie, cudowne miejsce. A z drugiej strony to przepiękne morze. To nawet w trakcie, podczas takiej pogody. No Szkocja, Scotland. Za mną schronisko młodzieżowe. Ja w sumie także jestem młodzież, ale ta starsza młodzież. Ale te wszystkie skały też są przekute, wykute, tak jakby to były stare kamieniołomy. A na dole, no kurczę, są takie widoki, że boli głowa. Widzicie? Naprawdę cudownie. Więcej słońca? Będzie jeszcze piękniej. Naprawdę. Jeżeli ktoś z was był wcześniej w Szkocji, no to wie, o co chodzi, kurczę. Wie, o co chodzi, te wszystkie zielone klify i brak słońca oraz ścieżki, które prowadzą gdzieś na górę. O, tam jest szlak. Już tam widzę ludzi, także idziemy dalej do St. Agnes, bo czas ucieka. Widzicie to? Widzicie to teraz? Jak to przepięknie wygląda. Niesamowite, a jest to część tak zwanego St. Agnes Heritage Coast, czyli szlaku dziedzictwa narodowego, kulturowego Krwali. No, przepiękne, ogromne klify, plaża i ta woda. Ścieżka, szlak prowadzi krawędzią. Trzeba uważać, żeby nie spaść, ale no, widoki z góry. Widoki z góry tutaj, to jest kurczę mistrzostwo. To jest naprawdę mistrzostwo. Chyba najbardziej malowniczy szlak w całej Krwali. St. Agnes Heritage Coast. No, prosimy się nie wychylać. Słońce wyszło, ale jest tutaj za tym wzgórzem, więc jest trochę cienia. Ale i tak, kurcze, widoki powalają tutaj, kurcze, na samym skraju wielkiego grzbietu, wielkiego klifu. Wydaje mi się, że ten film może być troszkę przydługi, ale przy takich widokach jak tutaj po prostu człowiek się nie może opanować, żeby przestać to filmować, ponieważ jak sami widzicie, no miejsce jest wprost przepiękne. Jest trochę słońca, więc i woda jest w idealnym kolorze. No klify trochę zamglone, ale i tak jest, kurczę, no niesamowicie. Jak słychać, jest lotnisko, jest małe lotnisko w okolicy
i kiedy z niego startowały Spitfire'y. Tutaj, jak widać, zaczynają się już tereny górnicze, także zaraz będą ruiny starych kopalni. Kopalnie wolframu, cyny oraz miedzi. No i jest słońce, a w słońcu to już jest, kurczę, no masakra jest, nie? I co krok, to takie widoki. To takie przepiękne widoki. A propos Spitfire'ów, to tam daleko, daleko na horyzoncie, za Nuki, jest lotnisko Magwan i tam była baza amerykańskich bombowców. Ostatnio szedłem do St. Agnes od drugiej strony, ale widzę, że od strony Perranport. No to już jest, kurczę, takie mistrzostwo. To już jest takie mistrzostwo. Ech, ta woda, te klify, no przecież jest wspaniale. Ja trochę pod słońce, ale myślę, że widać. Myślę, że wszystko dobrze widać. No przecież to jest, kurczę, coś niesamowitego. Coś niesamowitego. A tutaj właśnie znalazłem jeden ze starych górniczych tuneli, który właśnie prowadzi w głąb skały. Ale tam ciemno jest. Jest też błoto na dole, więc nie ma sensu chyba dalej iść. Coś tutaj lata. Jakiś owad. No kurczę, to właśnie to jest zagłębie górnicze. Górnicze zagłębie Korwali. No tam dalej ciemno i nisko, ale tunel jest. A to wszystko w takim miejscu tutaj. To był tunel w tej wielkiej skale. Tutaj trzeba kawałek do góry podejść. I właśnie zaczynają się teraz kopalnie Kligahead. Są to kopalnie wolframu. Stara kopalnia, XVIII-XIX wiek. A to jeden z tuneli, który prowadził gdzieś tam. No, zobaczymy. Tutaj trochę nisko jest, więc zobacz go od drugiej strony. Krótkie ujęcie z góry. I zaraz idę dalej. No, właściwa kopalnia jest przede mną, ale to jest ten tunel do jakiejś takiej małej odkrywki. Tutaj kopano. A wyjście z tego tunelu jest z tej strony. No, to idziemy dalej. Ruiny. Tylko ruiny pozostały. Kopalnia wolframu, Kligahead, ale budynki są gdzieś tam dalej jeszcze. A może to jest tylko tutaj? No nie wiem. Zaraz sprawdzimy, co będzie dalej. A jednak, jak widać, to główna siedziba kopalni była w tym miejscu. Tutaj najwięcej ruin i pozostałości. Pozostałości Kligahead. Kopalni wolframu, jak już mówiłem. Pewnie jest 10 razy, ale co tam, żebyście nie zapomnieli przypadkiem. Co my tutaj mamy? Ach, skałki. No, to wszystko wygląda jak starożytne Pompeje, zniszczone przez erupcję wulkanu Wezuwiusz. Tak, Korwalia właśnie słynie z górnictwa. Przynajmniej kiedyś słynęła. Teraz to po prostu przepiękne turystyczne miejsce. No, kto ma lęk wysokości? Kto ma lęk wysokości? Niech tutaj lepiej teraz nie podchodzi. To miejsce jest takie, że kurczę, lekko niebezpieczne. Ja stąd też już uciekam, ale po prostu widok, który stąd dosłownie powala na kolana. Na szczęście można tutaj zejść troszkę na dół i powiem wam, że no mistrzostwo, po prostu mistrzostwo. Ta woda, skały, są tam plaże, klify. I powiem wam, że z każdego miejsca to wygląda zupełnie inaczej. Także zaraz wam pokażę jeszcze inne ujęcie. Na dół już nie idę.
sumie już nie ma słońca od dłuższego momentu, jest za chmurami, a tutaj wszędzie naokoło kamieniołomy. Znowu słońce i znowu słońce się pokazało, a ja teraz nie jestem pewien, czy to będzie widać. Czy to będzie widać tutaj, co się dzieje z tej strony. Jakie przepiękne skały, jakie przepiękne klify, takie niesamowite kształty. Po prostu no mistrzostwo. Po prostu cud natury. Jest informacja, że klify są niestabilne, więc żeby tutaj za bardzo nie chodzić po krawędzi. Jest informacja, że te klify są niestabilne, więc lepiej tutaj nie chodzić nigdzie po krawędzi, bo już były takie przypadki, że po prostu się wszystko osunęło do morza. Więc tylko tak na szybko przepiękne ujęcie tego miejsca. Przepiękne ujęcie. W sumie to przepiękne miejsce. Na dole, jeżeli się nie mylę, to jest plaża o nazwie Hanover. Hanover Cove. No gdzieś tam właśnie, gdzieś tam na dole. Ja tutaj po prawdzie to się nie zbliżam do żadnej krawędzi. Jestem w miarę w bezpiecznej odległości. Poza tym wiecie, zaplety głowy, lęk wysokości, więc lepiej bez sensu nie ryzykować. Przede mną jeszcze mały kawałek drogi do Sant... Gdzie idę w ogóle? O, Sant Agnes. Tymczasem tutaj taka niesamowita skała. A tutaj wciąż jest taki krajobraz. Nie ma litości. Po prostu cały czas są tutaj takie miejsca, że no, głowa boli. Po prostu nie można się napatrzeć. No ja nie wiem co mam powiedzieć. Tutaj właśnie jest mały problem, bo jest lotnisko i cały czas latają samoloty, także nie można używać drona. A przepisów trzeba przestrzegać. I tylko szumi morze na dole. Na dobrą sprawę, jeżeli teraz udałoby mi się tutaj przejść dołem, tam gdzie mam dojść, to byłbym uratowany, ale to jest z tej strony już stare kopalnie, także chyba nie odpuścimy tego. Są już pozostałości starej kopalni. Jak widzicie, kominy oraz ruiny, stary mostek. A my najpierw pójdziemy zobaczyć skały. Jest jeszcze odpływ, także chodźcie ze mną i tutaj sobie obejrzymy dwie wystające, a może nawet więcej, tam jest wystające z morza skały. Odpuściłem te skałki, bo tu jest takie strome podejście. Tu jest takie strome podejście na ostatnią górę dzisiaj. A pogoda też taka lekko, chyba już sztormowa. Ale zmachany jestem. A to jeszcze tutaj, jeszcze tam, kurczę, sino jest. To już prawie koniec. Jeszcze tylko na dół na Trevenanse Cove. I zaraz po lewej stronie jest San Agnes. No jest odpływ teraz. Oczywiście to nie koniec szlaku. Szlak dalej wiedzie w tamtą stronę, do miasteczka Port Towan. Ja go zrobiłem ostatnio parę tygodni temu, także polecam starsze filmy. St. Agnes, Trevenanse Cove. Tylko troszkę brakuje słońca teraz. Ale to jest wielki odpływ. Gdzieś tam powyżej znalazłem fajne miejsce w ogrodzie do puszczenia drona, ale przy takiej pogodzie to nie ma sensu. Także kiedyś tutaj wrócę. Myślę, że w lecie, kiedy będzie pięknie, słonecznie. Mam nadzieję, że tak będzie. I cóż, jeżeli ten film Wam się podoba, to zostawcie subskrypcję, lajka i napiszcie, co sądzicie o tym szlaku. Jak dla mnie po prostu no, coś wspaniałego. Jest to
najpiękniejszy szlak w całej Korwali, St. Agnes Heritage Coast. I pamiętajcie, że dalszy ciąg szlaku prowadzi tędy, do miasteczka Port Towan. A to wnętrze typowego pubu tutaj. I to tyle na dzisiaj, także już żegnam Was i do następnego razu.